Tabak na wagę, że można kupić. No, tutaj szysza. Aha. Nie jest łatwo przejść tu tymi uliczkami. Zobaczcie to. Z the tipod, no. Co to? Co? It belongs to the shop. Okay, I was thinking some city. Tak, myślałem, że to jakiś pomnik postawili czy coś, a to w ogóle należy do sklepu, oni to sprzedają takie czajniczki. Dobra, musimy się przedrzeć przez ulicę. Musimy jakoś wracać do siebie. O! Czyli even past the street similar to Vietnam, no? Dobra, jesteśmy na moście. Then look at how lucky we was when we come for the fish. Yeah, it was nobody. Now look at this. It's full of people. Yeah. Oh. They have 1,000 tourists. Then they make how much? A lot. It was 100 lira for one. They have more than 1,000, I think so. Oh my god. Good for them. Good business. Nie, lubię. Ja, so somehow you see they using fresh mackerel because it's no time to keep. Yeah, they don't have. Enjoying the life, no? Yeah, someday. Someday, yeah. Ciekawie, no? Interesting how they do this, no? They're supposed also make this as a red, no? Oh, yeah. They could do that. Oh my god, what the dang, my god. What the F from up here? I don't know. Tu jak się chodzi po tych ulicach w Istanbule, to to też jest, widzę, ciekawe. Do you wanna take a walk? Dobra, teraz przeprowadziłem Lucy, bo ja już tędy chodziłem, Lucy jeszcze tędy nie chodziła. Tu są takie kurde zwariowane schody. Yes. Oh, yeah, yes, yeah, so. Oh my god. Look at that, look at that. Visible as a
każdy zadowolony, uśmiechnięty. Chcemy zrobić sobie zdjęcie z tą wieżą Galat, ale nie jest łatwo zrobić, bo jak widzimy, tłumy są tu całkiem niezłe. Spacer w centrum też naprawdę robi swoją robotę. Tak trochę zeszliśmy z tych głównych uliczek, bo naprawdę tam są takie tłumy. Ale zanim ukończymy nasz spacerek, to zjedzmy sobie deserek. Inci pastanesi. Zobaczmy, czy będzie w ogóle jakieś miejsce w środku. Mają leklerki, mają takie z kremem. Oni są dość zwyczajny ten tej. Takim to deserkiem zakończymy dzisiaj ten dzionek. Do you remember what is his name? Profirole. Profirole czy coś takiego. This is something like open long time ago, 100 years, I don't know. Yeah. No. It was open and owner was some Greek. Yeah. And people don't know he create this or he bring this, but whatever, he make this profirole popular. Mhm, zobaczcie jak to wygląda, coś takiego. Tam jak widzieliście, to taka wielka piramida jest tego ułożona. Więc spróbujmy, co to dokładnie się przedstawia. Pełno kremu i czekolady. To jest tylko dla łasuchów takich jak my. To nie jest do końca budyniowy krem. Nawet mógłbym powiedzieć, że taki jakby na kaszy manny jakiś ten krem był. Ciasto parzone, takie jakby coś ptysie, tylko od groma czekolady i kremu, a mało ciasta. Taki oto deserek. Bardzo delikatne, rozpływające się. Ciemna czekolada, gorzka, lecz słodka. Ciasto parzone, ze względu na to, że jest tak namoczone tym kremem i czekoladą, to jest tak miękkie, że po prostu się rozpływa razem z tym kremem. No, ale porcja kaloryczna bomba. What you can say? Very like traditional flavor. It's not like now, it's a little old recipe, I can say. Yes, that's why it's not exactly pudding, no? I feel that this is similar like when we was in the Georgia, this cake. This, remember, with the blueberry. I was having some similar feeling about this. I don't know. I know the flavor, not easy to explain. Yeah, it's some kind of like pudding, but like they use more flour, it's more like, you know. Yeah. It's okay, but I was reading about this old review before I coming, and some people say, oh, this is just the same like before. Some people complaining, it's worse I ever had. I understand, because it's not not trendy recipe. It's not so sweet. No. What do you think? What is sweet? And it's some kind of make you stuck your mouth. It's very thick, like you have to little biting this cream, no? It's very gummy thing, no? Yeah, it is. It's something like some put more flour to the pudding. Yes. Okay, my curious. Yeah, me too. Teraz zobaczmy. Gdzie to jest chyba właściciel? O, jak to wyglądało w gazetach. Panowie, którzy prowadzili to. Oczywiście, o,
na jakichś gazetach, jakieś zdjęcia opisów. Tak to oryginalnie powinno wyglądać, na takim wielkim talerzu. Jakie czekoladki sprzedają. Chodź, to jest bomba kaloryczna. Directly wake me up the sugar. I also find out one of the most oldest is in the category, and they also selling some kind of trifle. Everybody go for eat this. It's with the cream. I can see Turkish people like some cream. No i można chyba tu zauważyć, że to jest bardziej taka lokalna miejscówka. Tu nie widać jakichś turystów czy coś, sami Turcy tutaj siedzą. Mimo że to jest centrum i mimo że to ma te miejsce swoją historię, tak? To wciąż nie jest to jakieś takie turystyczne, a o tym miejscu to też przez przypadek znaleźliśmy, przechodząc tymi uliczkami, i tak nas zwróciła uwagę, jak to wszystko jest zrobione. Potem poszliśmy do domu, zaczęliśmy szukać, próbować wyczytywać i się troszkę o tym dowiedzieliśmy. Także nie jest to znalezione przez jakichś przewodników czy coś. No, tyle. Dobra, załadowaliśmy się porcją cukru, deserkiem, od razu dzienek lepszy. Wszystko kosztowało 190 tureckich lirów. Super miejsce dla nas było warte. Tak jak mówię, jest to miejsce dla łasuchów. Czyli nie dla każdego to będzie smakować. To naprawdę nie jest to smak jakiś bogaty, nie wiem, w te składniki czy coś. Jest to bardziej smak bogaty w historię, tak? Kryje się za tym. Także, co chciałem powiedzieć, no za tym miejscem i za tym przysmakiem, no kryje się bardziej historia, tam jest sprzedawana historia, a nie do końca po prostu deser. Czyli no nie dla każdego to będzie. To...